No i witam serdecznie w sobotnie przedpołudnie. Ranek był bardzo słoneczny, no ale Gabrysia wtedy dojrzewała przy kawusi. Teraz już się zaciągnął, no ten wiatr po prostu przyciągnął następne chmurska. No, u nas jeszcze nie wieje tak bardzo jak w niektórych regionach, chociaż jest moc. Tam coś u góry słychać było, na balkonie coś czasnęło. I to takimi idzie podmuchami. Jest cisza, spokój, a za chwilę jak zaczyna się uginać wszystko i kotłować we wszystkie strony. Ale powietrze za to jest takie czyste, się wydaje. Mało ludzi widzę chodzi. No i tam widzę, tam jakieś znowu są gałęzie. Chyba jakieś drzewo się tam przewróciło, ale takie chude. No. I to tak, jestem ciekawa, jak tam u was wieje, bo w całej Polsce chyba tak wieje. Jakieś reklamówki po drzewach fruwają, zahaczają się. No. W sumie nie jest zimno, jest 8 stopni, ale przez ten wiatr, to jakby tak być na dworze, no to na pewno przewieje do cna człowieka. No. I ja się jeszcze raz serdecznie z wami witam. Życzę wam pięknego dnia. Mój rosołek dalej pyrka, bo go już włączyłam po nocy, żeby jeszcze troszeczkę się pogotował. No i potem będę go przelewała, a za chwilę będę robiła śniadanko. No i na działkę raczej nie pójdziemy, bo to jest strach iść w tym wietrze. Przy lesie jest naprawdę strach, że coś spadnie, a środkiem to by mogło nas zdmuchnąć z tej górki. Także chyba raczej nie pójdziemy na działkę, chyba że się coś już uspokoi po południu. Może jak się uspokoi wiatr, to być może pójdziemy, ale to jeszcze nie wiadomo. Oczywiście byśmy nie szli tam nic zrobić, tylko po te płyty dla Wiki, nie? No, takie widać, z tych chmur takie wały się tworzą. No i na razie cisza, spokój. Za chwilę znowu zacznie bardzo wiać i wyginać. Przeważnie jest tak, że wieje, dmucha tak, że na szyby tak napiera ten wiatr, a jak ja chcę wam coś pokazać, to cisza, spokój. Ja nic. Nie, u nas nie ma wiatru. No, więc to tak wygląda właśnie. To na razie do następnego wejścia. Może się uda pokazać silne podmuchy, bo teraz to jest cisza, spokój. Piękna pogoda, nie? No. No zaczyna następny podmuch taki iść, może będzie widać. Czas na prezentację tych ciuchów, o których wcześniej mówiłam. Tutaj akurat chciałam wam pokazać, jak wyglądam w tej spódnicy, którą kupiłam w Peraczku. Z tej strony mi się wydaje, że będzie lepiej, dlatego że tutaj na mnie słońce tak nie świeci, a teraz się uparło świecić. Przedtem było ponuro, a teraz świeci. Ale przynajmniej przyjemniej jest, jak słońce jest, nie? No, więc tak wygląda ta spódniczka. Taka luźna tutaj jest. Lubię, jest taka luźna, nie? No nie wiem, jak sądzicie. Do tego taką bluzkę sobie przypasowałam. Myślę, że ta bluzka będzie pasowała. A następne jakieś to się przypasuje, jak w trakcie używania, to się tam coś zawsze przypasuje do tej spódnicy. Myślę, że taka będzie dobra. Że tak będę dobrze wyglądała, nie? Tutaj chciałam zaprezentować taki jakby sweterek, który jest mi jednak za mały i ten sweterek dostanie Wiki, bo no, mi tu trochę jednak brakuje
Tyle na razie nie zejdę chyba z wagi, żeby mi tą lukę tutaj, wiecie, zapełniło. No następne jest, zdejmę to w każdym razie to będzie szło do Wiki. Być może Wiki się kiedyś ubierze i pokaże w tym, teraz nie zrobi tego. I mam też taką piękną kurteczkę, którą ja też nie wchodzę. No, że się weźmie, tylko się nie zatnę. A jakbym się zapięła, to bym wyglądała dziwnie. Jest śliczna, bardzo mi się podoba, no ale niestety. Troszkę jeszcze mi brakuje, wiecie. Zapiąć na siłę, to bym się zapięła, no ale jak ja bym wyglądała, nie? No. Tak, o, nawet tutaj nie bardzo. Nie będę tak na siłę, chociaż... No nie będę, bo nie chcę zepsuć zamka. W każdym razie taka kurteczka, ale kurteczka powędruje do Wiki. No, piękna jest, bardzo mi się podoba. No ale cóż, przecież nie będę na siłę wchodziła i ten, albo chodziła w odpiętej, bo owszem, można chodzić w odpiętej, ale czasami no trzeba się zapiąć, nie? No. Jak na razie to Wam pokażę te wierzchnie takie nakrycia, przy których nie muszę wyłączać co chwilę aparatu. Tu jeszcze jest sweterek taki. O. No i mamy taki sweterek, można go tutaj zapiąć, on wtedy ma taki jakby duży dekolt, się robi. Na trzy guziczki. Tak. No. Tak wygląda. No i taki fajny sweterek, milusi, ciepłusi. Tak na wiosnę, no tak jakby bezrękawnik w sumie, tak na wiosnę, na jesień, jak się chłodno zrobi, można sobie tak coś zarzucić, bardzo mi się podoba, jest mięciutki i taki milutki, no i bardzo fajny i wzór mi się podoba i kolor, no może tutaj jakby tak dłuższy rękaw pod spód bym dała coś innego, nie? Ale w sumie fajny jest, podoba mi się. No, jak na razie to same wierzchnie Wam pokazuję, chyba już teraz no, przejdziemy do różnych takich bluzeczek. No. To jest rzecz, do której jeszcze troszeczkę będę musiała schudnąć, żeby nie było tych fałdek widać, nie? No i żeby mi się tutaj nie odpinały, żebym komuś oka nie uszczeliła guzikiem. Ale tak fajnie wygląda, mam nadzieję, że jeszcze parę kilogramów mi się tutaj zmniejszy i wtedy będzie dobrze to wyglądało. Taka, można to ubierać, mi się wydaje, jako taką bluzkę, a można to ubierać na jakiś t-shirt rozpięty, nie? No, także rozpięte może to bym już mogła nosić, tylko bym musiała t-shirt pod spodem mieć, a to tak luźno rozpięte, to też mi się wydaje, bardzo fajnie będzie wyglądało. No teraz to za fajnie nie wygląda. No teraz to już wygląda lepiej, bo nie jest takie upięte i coś tak bym mogła to już nosić, nie? No, to tak na, to taki fajny materiał na lato, że się nie będzie człowiek pocił. Na lato wiadomo, że nie upalny, bo jest rękaw, ale taki fajny materiał i od razu przechodzę do bluzeczki. No bluzeczki, która ma długie rękawy i tak wygląda. Uprzedzam, że to nie jest prasowane, bo jeszcze nie prasowałam, ale stwierdziłam, że muszę zrobić w końcu, pokazać Wam te ciuchy, bo wiem, że kilka osób czeka na to, więc przymierzam tak, jak to jest. No a z biegiem czasu, wiadomo, będzie to wisiało w szafie, to może w szafie, wiecie, wyprasować, włożyć do szafy, a potem wyciągnąć, jeszcze raz prasować, nie, bo jak jest ciasno. Ale myślę, że fajna jest to. Tu zakrywa fajnie. No i tak troszeczkę, no, wiadomo, że tu mi wychodzi, bo te spodnie mi
wiecie, jak tu ścisną, to tu mi gdzieś musi wyjść, nie? Ale jak mam inne spodnie, no to już tak, tutaj tak nie wychodzi. I już nie ma tych fałdek takich, no. Ale bluzka fajna. Następna bluzka taka. Taka trochę dłuższa, może być do leginsów, nie? Tu z kieszonką. Też fajna, taka jakby t-shirtowata troszeczkę. Ja nie patrzę na składy, nawet tutaj są powycinane karteczki, to i tak nie da się nic sprawdzić. Ale tak wygląda. Następna jest taka bluzeczka. Troszkę mam przydługie rękawki i muszę pomyśleć, co tu zrobić. Pewnie jakieś, może jakąś cieniutką gumeczkę bym sobie tutaj może dałoby się dać, żeby to, wiecie, ściągnęło, wtedy nie będzie mi zjeżdżało niżej, nie? Bo jednak ja widocznie mam krótkie ręce. No. I tak wygląda. No i to jest rzecz, która musi być prasowana, bo jak widzicie, jest bardzo pognieciona, bo miałam to cały czas w kartonie. W każdym razie, jak będzie wyprasowana, będzie super, bo ja lubię, jak mi tak powiewa, nie? Jak mi tak wisi i powiewa, to ja to lubię, takie rzeczy. Także taka tutaj tak fajna jest cekiny na tych ramionach. Na całe ramię. No i tu jest guziczek, ale to tylko tak do ozdoby jest, bo to dużo nie podnosi. Także tak wygląda. I tak powiewa. No. No i następna bluzeczka, taka luźniejsza. Miła w dotyku. Tutaj też są cekinki. Już tutaj mnie pewnie widzieliście. Thank you.
No i to jest ostatnia rzecz. To chodzi mi właśnie o tą... O ten bezrękawnik. No nie można powiedzieć, że bezrękawnik, bo ma rękawki. To jest taka bluzeczka, takie właśnie, no taka narzutka, nie? No akurat teraz nie miałam do czego to przypasować, a to, że ta, to koronkowe, no może to nie bardzo pasuje, ale chodziło mi o to, jak to wygląda, no a trudno, żebym to ubierała na nic. No, w każdym razie takie bardzo fajne to jest, błyszczące oczywiście, no i na pewno do czegoś to przypasuje, bo ja takie rzeczy lubię. Tylko, że teraz mi nie przyszło nic do głowy, tam jeszcze mi to... Ten paseczek widzę, mi tam przeszkadza. No ale ogólnie to chciałam pokazać, jak to wygląda, to czarne, nie? No. Także to wszystko, jeśli chodzi o te ciuszki, które dostałam. To już wam wszystkie zaprezentowałam. Nie wiem, czy to będę puszczała w jednym całości, czy w dwóch częściach. Zobaczymy. No, to by było na razie tyle. No i kartka z kalendarza na 20 lutego, niedziela, 51 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Leon, Zenobiusz oraz Elżbieta, Eucharyusz, Euchary, Eustachiusz, Franciszek, Jacynta, Jan, Julia, Leon, Leona, Lubomiu, Ludomiła oraz Ulryk i Walery. Wszystkim, którzy obchodzą imieniny, a także tym, którzy obchodzą urodziny, życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i słodyczy. Chociaż może tych słodyczy to bym tak nie życzyła, bo to nic zdrowego. Dobra, przysłowia. W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry często są w tym roku. Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie ma. Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. Raczej nie jest taki mroźny, no nie? I teraz tak. Świt o 6.03, wschód słońca 6.38, zachód słońca 17.01 oraz zmierzch 17.35. A nietypowe święta to Dzień Sprawiedliwości Społecznej oraz Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę, a także Dzień Kajdanek. Zobaczymy, o co tu biega w tych świętach. Więc tak, Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. No, jak widzicie, nasza sówka sobie tutaj smacznie śpi. No i wracamy może, nie wiem, czy do palących fajkę, dzień kajdanek, może se to oszczędzimy i pójdziemy do cytatu dnia. Wiele rzeczy zaczynamy rozumieć późno, jeszcze więcej bardzo późno, a najwięcej zbyt późno. I to powiedział Ryszard Kapuściński. No i to by było tyle, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza. I idziemy dalej w ten dzień. No i witamy serdecznie w sobotni wieczór z herbatką. Jak zwykle i świeczka, herbatka. Troszkę może dzisiaj taka błyszcząca, pewnie się zastanawiacie, co mi odbiło, że tak błyszcząco tutaj przychodzę, ale w końcu mamy jeszcze karnawał, nie? No, jeszcze tylko oprócz dzisiaj to jeszcze jedna niedziela karnawału i koniec. I potem będzie 40 dni postu. No, i więc ja się wystroiłam na chwilę. Bo oczywiście my nigdzie nie idziemy, nikt do nas nie przychodzi, ale mogę sobie przecież się postroić sama dla siebie, nie? Dla swojej przyjemności. Pochodzić sobie w błyskotkach, które lubię. No. I tak, dzisiaj już dużo tutaj porobiłam takich rzeczy po prostu sobotnich. Upiekłam jeden chleb dla Wiki, a teraz jeszcze mi się piecze mój chleb i bardzo to pachnie, bo ja sobie tam dodałam te moje przyprawy, goździk, cynamon
Troszkę mi tu piernikiem tak pachnie. No ale jeszcze trochę i będę wyciągała ten chleb. Także dwa chleby dzisiaj upieczone, mąż tam jeszcze troszkę ma, a już dzisiaj chyba nie będę piekła trzeciego chleba, bo na jutro mu starczy. Ewentualnie jutro tam nastawię mu ten chleb, no bo jak chodzi, no, wiecie, no ta maszyna, ona nie bierze tyle prądu, co na przykład piekarnik, ale jednak, a na to samo gniazdko idzie właśnie też zmywarka, która czeka w kolejce, żeby ją nastawić, bo już się zaczyna wszystko, wiecie, już zaczyna brakować czystych rzeczy, nie? No, także zmywarka czeka, to później właśnie nastawię sobie zmywarkę, to na rano będą czyste talerzyki, sztuczce i tak dalej. No, a chleb rano jeszcze może będzie miał, a potem tu najwyżej się nastawi, żeby miał na poniedziałek. Chyba, że jeszcze mu starczy na poniedziałek, to się okaże. No. I tak, ja za chwilę pójdę sobie farbować włosy, bo tak już sobie wymyśliłam, że dzisiaj sobie pofarbuję te włosy, bo już nie mogę patrzeć na to, jak wyglądam. Ale pewnie lepiej by wyglądało, jakbym z pofarbowanymi włosami tam ubierała te ciuchy, ale też by lepiej wyglądało, jakby były wyprasowane. Z tym, że one cały czas w tym pudełku miałam, żeby specjalnie ich nie rozkładałam ani do szafy, ani na wieszaki, ani tak, bo potem bym nie musiała szukać, które to były, które teraz dostałam. A tak wszystkie w jednym pudełku. Tak, parę razy pozakładałam sobie te bluzeczki tutaj, żeby tutaj usiąść, no i z powrotem lądowały w tym pudełku. No i dzisiaj stwierdziłam, że nie czekam na prasowanie, aż to wszystko wyprasuję i tak dalej, tylko poprzymierzam. Mam nadzieję, że ten mój pokaz się Wam podobał. No cóż, figura nie taka jak modelka. Ruszać się też człowiek tak nie rusza, mnie to śmieszy po prostu. No więc nie będę z siebie wariatki strugać, po prostu się powygłupiałam troszeczkę po mojemu. I mam nadzieję, że Wam się to tak, że przyjęliście to tak, no, że Wam się to podobało. No, także to już mam za sobą, a jeszcze Wam będę chciała pokazać jutro prawdopodobnie, albo w następnych dniach, właśnie ten gramofon, to Wam pokazałam taki urywek, ale no już Wiki się tam położyła, sobie zrobiła nastrój, wszędzie świeczki i cotton ballsy i tak dalej, więc już jej tam nie filmowałam, ale będę chciała Wam pokazać te płyty, które mąż przyniósł z działki, jakie tam mamy te płyty. Część tych płyt wymaga jakiegoś oczyszczenia. No i Wiki tam już chyba w internecie szukała, jakie to środki są potrzebne do oczyszczenia tych płyt. Jakieś tam coś na igłę, coś nie wiem. Ona coś mi tam mówiła. W każdym razie ważne, żeby ona wiedziała, co to tam będzie potrzebne, żeby wyczyścić te płyty, bo są tam takie płyty jeszcze, no w sumie to są z kawalerskich czasów mojego męża. Także wiecie, te płyty mają już sporo lat. No. Ale na przykład Elvisa Presleya dało się słuchać. Przesłuchiwała, była zadowolona. Jest tam część takich właśnie tych płyt, które da się słuchać, można je teraz przesłuchiwać, a część no, wymagają czyszczenia i tam jest jakiś album też, który mężowi bardzo zależało na nim. No miejmy nadzieję, że to się da wyczyścić z tym, że tam coś, są jakieś opisy i mąż mówi, że tych opisów to już chyba się nie da. Ale to Wam pokażę, jak będę filmowała. Też i Queen znaleźliśmy tam płytkę, taką mniejszą. No, także Wiki teraz sobie będzie przesłuchiwała płyty i czytała książki. Nie wiem, czy już nie kończę tej książki, bo sobie tyle, co sobie zamówiła, dwie książki, no już jedną pochłonęła, a jest przy drugiej, podejrzewam, że zaraz będzie koniec. Ale ja się jej nie dziwię, bo ja dzisiaj przepadłam na Agathy Christie. Tytuł to chyba jest Przyjdź i zgiń, czy coś takiego. Ale to słucham audiobooka i nie u tej naszej Basi, dlatego że ona tego nie ma. U Basi czekam, aż będzie w całości to, co ona teraz nagrywa w rozdziałach.
bo potem ja nie lubię tak, wiecie, kilkanaście minut słuchać i potem znowu szukać następne, nie? To ja to lubię w całości sobie słuchać. No i znalazłam też pan Leszek Teleszyński czyta, aktor. Ci, którzy jesteście z mojego pokolenia, no to doskonale chyba pana Leszka Teleszyńskiego znacie. Chyba się wszystkie dziewczyny w nim kochały w wieku szkolnym, nie? No, w każdym razie, no głos taki fajny i czyta właśnie tą książkę. Tam jest ponad 7 godzin, ja już jestem prawie że na 5 godzinie, także oderwać się za bardzo nie idzie, bo wiecie, ciągle jestem ciekawa, co dalej i dedukuję, a najlepsze jest to, że tam też zaczął występować teraz, dopiero gdzieś tak od 4 godziny, właściwie nie, no 4,5 godziny, po tym okresie jak przesłuchałam 4,5 godziny tego audiobooka, to tam się pojawia Herkules Poirot, a ja go bardzo lubię. Bo ja sobie go zaraz wyobrażam tak, jak był film z Herkulesem Poirot, nie? No. I właśnie sobie to słucham. Oj, mój piec, moja maszyna przestała właśnie. Piec, ona się wyłączy zaraz, o. Zaraz się wyłączy i będę za chwilę potem wyciągnę ten mój chlebuś, ładnie mi wypiek, to wam później pokażę, jak wygląda. W każdym razie ja dzisiaj ciągle jestem, słucham tego audiobooka, ciężko mi się jest oderwać. No i chciałabym go dzisiaj skończyć. No to tak sobie myślę, że jak pójdę sobie farbować włosy, no to niestety słuchawek w uszach nie będę mogła mieć, ale położę sobie telefon tam w łazience, no i będę słuchała tak normalnie na głos, nie? Aż sobie pofarbuję, a potem znowu słuchawki na uszy. No. Także dzisiaj przepadłam i tak wszystko robię tak, żeby to zrobić, żeby było zrobione, ale wiecie, no, wiecie, rozumiecie, no, i to tak. Ech, tak szczerze mówiąc to patrzałam na zegar, ale nie wiem, która była godzina, kiedy zaczynałam nagrywać, także jak zwykle standard, ja sobie tutaj stawiam zegar, no, a potem zapominam spojrzeć, jak zaczynam nagrywać, kiedy zaczęłam, nie? No. Herbatkę mam dzisiaj taką nietypową. Dostałam ją jakiś czas temu. No, właściwie to w paczce przed adwentem ją dostałam. To jest jakaś owocowa herbatka. Winter punch, coś takiego. Było ich tam dużo, ale potem też i dostałam dużo tych tykane. Więc tą herbatkę chyba tylko raz piłam i potem tak tekanę piłam. A teraz sobie zrobiłam właśnie tamtą owocową. Zobaczymy. Powiem, ona tak mi smakuje jak owocowo-ziołowa. Ale nie umiem powiedzieć, co w środku. W każdym razie, oczywiście ja zioła lubię. Owocowe herbatki lubię, ziołowe lubię. Także mnie smakuje. Ale jakim ziołem ona zajeżdża? Dobrym. No. I tak, nie wiem, co, jak tam dzisiaj, bo dzisiaj nie byłam na dworze, tylko mąż podjechał samochodem po południu na działkę po te płyty, jak troszeczkę zelżał ten wiatr, bo rano był bardzo silny ten wiatr. Było piękne słońce, ale mi się nie chciało wstać, żeby nagrać to, nie? Ja dojrzewałam przy kawie. No jak już dojrzałam, to się już zrobiło pochmurno i to już wam chyba też mówiłam. A potem jak zaczęłam nagrywać, no znowu wyszło słoneczko. Tak, żeby mi przeszkadzać, żeby mi świecić, nie? Do pokoju. Ale z tym sobie też poradziłam. Zresztą słońce, potem znowu jakieś chmurska przyszły. Ta pogoda się taka zmienna przez ten wiatr, no bo co chwilę, wiecie, przewiewał te chmurska. Teraz chyba tam nie wieje, nie wiem. Albo przynajmniej tak normalnie, chyba już zelżał ta wichura, ten orkan, czy co to tam miało być. W każdym razie trochę tam tych takich cienkich drzewek jest poprzewracanych, połamanych w tym pasie tutaj przy ulicy, bo to takie dzikie, dziko rosnące są te drzewka. Tam kiedyś były kamienice wzdłuż ulicy i z tego, co mi wiadomo, to właśnie tam mieszkała chyba za dziecka
przyszła żona mojego męża. Co ja gadam? Przyszła żona mojego męża, mojego brata. No, miała tu podwórko. No, a potem wyburzyli tam te kamienice, tutaj bloki postawili, albo najpierw bloki postawili, a potem te kamienice, to już nie wiem. W każdym razie wiem, że tam były na całej długości kamienice, jeszcze nawet lampy tam zostały i część tak jakby wiecie, ścieżki, krawężniki na chodniki zrobione, tylko nie było chodników, tylko takie krawężniki, nie? No, to tam są jeszcze też takie kawałeczki. No. No i tam te porosły teraz drzewka, nie? Jedne grubsze, drugie cieńsze, mniejsze. No i to się tam niektóre połamały. A to robi nam taką, wiecie, taką ścianę zieloną w lecie i to tak troszeczkę i czyści, żeby tak te spaliny tutaj nie dochodziły, jak samochody jeżdżą, zwłaszcza ciężarowe czy autobusy, nie? No i troszeczkę wygłusza. Teraz to tak, wiecie, to nic nie wygłusza, no bo co to takie gałązki, nie? Bez liści. No ale jeszcze trochę to się, to pewnie i liście się pokażą. No jeszcze tak z miesiąc, może półtora i myślę, że już wiosna przyjdzie do nas, nie? Ta zima jest taka nijaka, nie ma właściwie teraz ani mrozów, no były wcześniej mrozy. I śniegu troszkę było, ale teraz luty powinno być mroźnie. W sumie teraz są u nas ferie zimowe. A taka wiosna jest, dzieci normalnie, jak myśmy byli dziećmi, były ferie zimowe, no to się korzystało z sanek, tam niektórzy na łyż wychodzili, no pewnie jakieś lodowiska sztuczne są porobione, to może dzieci chodzą gdzieś tam na te łyżwy. No ale tak na górkę się chodziło, pozjeżdżać na sankach, w ogóle śnieg zawsze był, a teraz to ta pogoda tak jakby to wiosna już miała być, nie? No. I tak, wczoraj patrzałam w sklepie w Dino, widziałam jeden kwiatek, który mi się podobał. Taki jaśmin chyba. Taki pokojowa roślina, tak w doniczce, nie? Jaśmin taki jaśmin. Się dzisiaj wygadać nie umiem. No, a gdzie to jeszcze widziałam? A w tym naszym Carrefourze, w Blaszaku, to widziałam monsterę malutką. Tylko że ona jeszcze nie miała dziury. Nie wiem, czy jak jest mała, to te liście są bez dziur, a potem następne liście będą już te takie palczaste wyrastały, takie z tymi dziurkami, czy nie? Czy to jest taka odmiana, że będzie miała cały czas pełne liście? Bo ja bym chciała z tymi palcami takimi. No, żeby było widać, że to jest monstera, nie? No. A ja sobie powoli kupię, bo powiem wam, że ten jaśmin kosztował gdzieś około 10 zł Dino, a tamten, ten drugi, ta monstera, ona gdzieś była takiej wielkości, no tam miała tam trochę tych liści, już było. Tylko że wszystkie takie sercowate były jeszcze. I to kosztowało 15 zł. No to tak, też jeszcze nie tak tragicznie można by sobie kupić, gdybym wiedziała, że to z tego potem prawdziwa monstera wyrośnie, nie? No. Na razie to nie kupuję, na razie to, wiecie, przyjdzie czas, to sobie zacznę kupować te kwiatki, bo musiałabym też i doniczki znowu nowe jakieś zakupić, bo wszystkie te, które mam, te osłonki, to one są takie małe dosyć. Jak poprzesadzałam kwiatki, to do większych donic, do większych tych osłonek i tych małych mam dosyć, ale nie mam większych. No a ten bluszczyk, który kupiłam, też bym musiała jeszcze troszkę przesadzić do innej ziemi. To tak bliżej wiosny, tak w marcu może, nie? No i tak myślę, że może do większej troszeczkę doniczki od razu. Ale nawet jak będzie większej doniczce, to w tej osłonce żółtej może być. Nie wiem, czy nie wykorzystam tego bluszczyka do dekoracji świątecznej, bo to w sumie mogłabym tak zrobić taką świąteczną dekoracji, już mi tam coś chodzi po głowie, ale jeszcze się dobrze nie wyklarowało. Do tego by mi były też potrzebne jeszcze jakieś prymulki albo coś takiego, nie? No, bo te donice z tymi tulipanami, które tam mam, tam są na balkonie, które są, tam są i tulipany, i hiacynty, i te drobniejsze cebulki, chyba szafirki. Zobaczymy, jak to gdzie wyrastało, ewentualnie to można też dać do jakiejś takiej osłonkowej, bo one są takie szerokie, a niskie, nie?
do jakiejś takiej misy, czy do czegoś by można dać. Potem jak to będzie rosło, jak to będzie kwitło, zobaczymy w jakim okresie, czy to będzie w okresie świątecznym, czy nie, to wtedy będę myślała nad tym, do czego to włożyć, żeby to ładnie wyglądało. Może gdzieś tam się potem z boku ułoży tą hederkę moją małą, zobaczymy. No, ale takie mi już dekoracje też i chodzą po głowie. Tutaj jeszcze cały czas nie zrobiłam tych wianków, ale sobie tak myślę, poczekam do wiosny i na wiosnę już zdejmę całkiem te choinki i dam te sztuczne kwiatki na razie, tak żebym potem do tego mogła tylko dołożyć znowu jakieś jajuszka, jakieś coś świątecznego, tylko żeby dołożyć, żeby to tak, wiecie, no. Najpierw była wiosna, potem były święta, ale potem, żeby też można było zdjąć te świąteczne i dalej były kwiaty, nie? No. A na razie są te choinki, dlatego że to nawet pachnie, wam powiem, tak, no, zielonym choinką. Nie oblatuje, ma fajny zapach, jak to się ususzyło, to ma fajny zapach, to na razie tego nie ruszam, bo jak ruszę, to będę miała same gołe te oponki, wiecie, te słomianki, nie? I czymś bym to musiała znowu zakryć, czymś zielonym. Kupiłam sobie taki mech sztuczny, ale jeszcze tego nie wyciągałam z worka, ale to mi wygląda, że to ja bym to musiała chyba kleić, a ja nie chcę na to naklejać nic, ja bym to chciała tak coś ponakładać, ewentualnie związać drucikiem, ale żeby mi się to nie sypało bez przerwy, a tam to wygląda na coś takiego, co się to będzie sypało, a potem to wiecie, ruszycie, co to ruszycie, to będzie wszędzie znowu się sypało pełna, tego nie lubię, zwłaszcza na drzwiach w przedpokoju, a tam lubię mieć jakiś taki wianek, zawsze już mam tutaj od kilku lat wianek w różnych porach roku, takie tematyczne można by powiedzieć i nie lubię, jak mi się tam coś sypie, nie? No bo to wiadomo, że to tak, posprzątacie sobie, ktoś drzwi otworzy, zamknie i znowu byłoby pełno na podłodze. No, a to nie o to chodzi. Wczoraj to jak byłam na zakupach, to sobie nawet takie już bardziej wiosenne buty ubrałam i nawet nie było mi zimno, wam powiem, ale chyba jeszcze na razie pochodzę w tych takich bardziej zimowych. Dużo ludzi jeszcze chodzi w zimowych butach. A nie wiem, jaka jutro temperatura ma być, chyba ten tydzień ma być taki niezbyt szczególny i w temperaturę i w pogodę taką, jeśli chodzi o słoneczko, chyba nie będzie słońca za dużo, tak może będzie przebłyskiwać, a potem na następny tydzień, jak już się zacznie marzec, to ma właśnie być słonecznie, tak jak patrzałam teraz w prognozie pogody, bo wiecie, to się wszystko może zmienić jeszcze, nie? No. Ale na ten czas, jak patrzałam, to ma być tak dosyć ładnie, gdzieś koło 8-9 stopni, czy nawet nie koło 11. No i wtedy też już przyjdzie czas pewnie, żeby coś tam zacząć, pierwsze siewy w domu, bo za dużo nie zamierzam wysiewać w domu tutaj, dlatego że mam mało parapetów, mało miejsca przy oknie, ale pewnie te pomidory to pewnie sobie posieję, pomidory, paprykę, to będę sobie chciała posiać. Nawet ta papryka, którą w zeszłym roku posiałam i to, wiecie, wzięłam nasionka z tej normalnej papryki, którą jemy, nie? To po prostu jak już odkroiłam to, co chciałam do zjedzenia, to te nasionka wzięłam i wysypałam na ziemię. Jak mi wyszły siewki, tak to potem pikowałam. No i wyszło mi tego tak dużo, że w tym roku chyba mniej tego posieję, bo po co mi tak dużo, ale owocki jakieś się doczekałam. Może nie takiej wielkości jak te, bo to na pewno jakieś krzyżówki były, tylko były takie, wiecie, też długie, szpiczaste, nie? No, ale były dobre. I smak papryki, i swoja papryka, nie? No. Wprawdzie większość z nich to jedliśmy, jak były takie zielone, też były dobre, ale one potem, jak tak dłużej leżały, to się tak żółkły, pomarańczowo, czerwone się zaczęły robić i też były bardzo dobre. Także będę chciała znowu sobie to posiać. I to tak już w marcu, to już będzie tak za tydzień właściwie, można by powiedzieć, nie? Bo w tym tygodniu mamy tłusty czwartek. No, będę chciała robić troszkę pączków. No, trochę pączków bym musiała zrobić, bo to, że ja nie jem tak, to ja sobie tam zjem pewnie jednego na smak. I faworków też chcę zrobić, też sobie tam spróbuję, bo już się tak, wiecie, oglądałam za tym przepisem. Chyba ten mój przepis będzie dobry, tak jak mam, tylko właśnie mi tu jedna z was też pisałyście i w komentarzach
I prywatnie mi jedna z Was posłała, co mam zrobić, żeby one były takie właśnie pełne tego powietrza. No i mam nadzieję, że mi się to tak uda. Agusia tam robiła, wyciskała, zdaje się, przez maszynkę do owoców, a ja będę chciała wyciskać to przez maszynkę do mięsa. To wtedy podobno się tak napowietrza to ciasto, że potem fajnie wyrasta. No będę musiała dopiero w tym tygodniu kupić sobie tego smalcu. Ktoś przyszedł się napić i mlaska. No, będę chciała smalcu, bo tym razem chcę smażyć te pączki i faworki na samym smalcu bez oleju. W zeszłych latach robiłam pół na pół mniej więcej olej i smalec, ale teraz stwierdziłam, że jednak może na samym smalcu. Podobno są lepsze, smaczniejsze, no i chyba zdrowsze, mam nadzieję. No, także będę robiła te pączusie chyba prawdopodobnie w środę, także chyba w czwartek na kanale od rana będą. No, będę robiła je w środę, żeby na czwartek były już upieczone, bo kiedyś robiłam ten błąd, że dopiero w czwartek rano się zabierałam za robienie tych pączków. Wiki szła do szkoły, czy tam dzieci szły do szkoły. W szkole wszyscy już pączki mieli, smaka robili, a te moje dzieci to dopiero pączki miały, jak przyszły ze szkoły, nie? No i w ostatnich latach stwierdziłam, że nie ma co, robię to zawsze, będę to robiła dzień wcześniej, żeby na ten czwartek już były wprawdzie, one już nie będą takie świeżutkie, jak to są dopiero upieczone w tą środę, nie? Ale też jeszcze nie będą stare w czwartek rano. Także zrobię im te pączki. Prawdopodobnie Kamil też jeszcze przyjdzie, choćby na chwilę. A jak nie, to Wiki, jak pójdzie do Kamila, to weźmie trochę pączków i tych faworków. Także nie ma strachu, że to nie będzie zjedzone. Zresztą mój mąż też lubi pączki, Wiki lubi pączki, faworki tym bardziej. Także nie ma strachu, że to nie będzie zjedzone. No a ja jestem ciekawa, czy mi się uda, czy te faworki tym razem mi się tak udają, jak powinny być, nie? No. To chyba by było wszystko dzisiaj. Za chwilę pójdę sobie, jak tylko zmontuję filmik, zacznę farbować moje odrosty, które mnie wkurzają niemiłosiernie już, bo taka jakaś łysa jestem, no nie mogę patrzeć na siebie, a już jak jestem niepomalowana, to już całkiem niepomalowane oczy. Jak mam włosy pofarbowane, to jeszcze mogę znieść widok niepomalowanych oczu. Ale jak jest jedno i drugie, to tego jest za dużo. No. No i będę chciała dzisiaj z paznokciami znowu powalczyć, bo zeszły mi wszystkie paznokcie, znaczy się pomogłam im, poschodziły mi. No i tego, to czego się bałam, to oczywiście jak już zeszły, one są twarde, nie są mięciutkie, ale mi gdzieś tam mi pozahaczało i znowu będę musiała troszeczkę je skrócić. Ten mi się całkiem złamał. Teraz mam jeden taki, będę musiała ten troszeczkę zmniejszyć. Może nie aż tak jak ten, ale za duża różnica jest. No coś z tymi paznokciami będę musiała zrobić i zastanawiam się, jaki kolor dzisiaj dać. Czy nie dać sobie tego wściekłego pomarańczu? No bo to już taki ostatni tydzień karnawału. No a potem wiadomo, one mi pewnie po tygodniu znowu zejdą. Ale to potem sobie zrobię już takie, wiecie, bardziej stonowane, nie? Paznokcie. Nie wiem, może sobie zrobię te pomarańczowe takie. Albo zobaczę, jaki tam jeszcze jest kolor jakiś może. Ale czerwieni chyba nie ma. Czerwień nam się chyba skończyła. No. Coś tam wymyślę. Najpierw muszę włosy pofarbować. A potem będę walczyć z paznokciami, nie? No. Także to by było dzisiaj wszystko. Życzę Wam przyjemnej, udanej niedzieli. Smacznych obiadków i deserków. Ja nie wiem, co jutro na deser będę robiła, bo nie kupiłam sobie bitej śmietany. No i nie wiem, im to może wyciągnę piernik, żeby się rozmroził. Taka jedna paczuszka, to zjedzę po kawałku. Tak myślę. Może tak zrobię. No, a ja nie wiem. Troszkę mam tam mascarpone. Coś tam wykombinuję. W każdym razie na obiad jutro planuję. Już rosół mam zrobiony, przelany. Teraz stygnie, potem go dam do lodówki, a na razie to stygnie. Taki gorący nie mogę dać do lodówki, bo by mi tam ta szyba pękła i w ogóle lodówka, to nie powinno to, takie gorące się tam dawać, nie? No, ale mam jeszcze w zamrażarce udka z kaczki.
I za chwilę, jak nie zapomnę, to je wyciągnę. Musiałabym je wyciągnąć, bo one by mi musiały do rana rozmrozić się, żeby były takie fajne, mięciutkie. No i będę robiła te udka z kaczki. Prawdopodobnie jutro kluski, jutro na świeżo zrobię. W ostatniej niedzielę właśnie robię na świeżo te kluski. I jakoś się daje radę. Przed kościołem może obiorę te ziemniaki, ugotuję, przycisnę przez maszynkę. A jak tą maszynkę do ziemniaków, nie? A jak się przyjdzie z kościoła, to się potem tylko w tym wymiesza i uformuje się kuleczki, no i będzie się wrzucało. Kapustę mam czerwoną, to będzie pasowało modro kapusta, te udka z kaczki i kluski. No i oczywiście rosół dla nich z makaronem. Nie robiłam dzisiaj makaronu, mam ten kupny makaron. No ja będę tak sobie, albo sobie zrobię z takim tym lanym, ale to z samym jajkiem, bo normalnie to tam się dodaje mąkę, a ja nie chcę z tej mąki, to bym musiała same jajko tam lać. Nie wiem, zobaczę, co tam wykombinuję. Chyba że z tą mąką migdałową sobie zrobię. To też jest jakiś pomysł, nie? No, także już jakiś pomysł na jutro na obiad jest. Deser, coś tam się może wyklarować. Także nie ma źle. A co będziemy jutro robić, to nie wiem. Jutro ma być brzydko. Padać co chwilę deszcz, pochmurno, to nie wiem, czy pójdziemy na jakiś spacer, czy nie pójdziemy, bo to też zależy od tego, czy nie będzie wiało za bardzo. Zobaczymy jeszcze. To jeszcze nie wiemy, co jutro będziemy robić, czy będziemy na jakieś spacery chodzić, czy będziemy każdy, wiecie, ze swoim sprzętem słuchało płyt albo książek, albo tak jak mąż, filmy oglądanie. No. W każdym razie mam nadzieję jutro tak odpocząć, mieć tą niedzielę taki odpoczynek. Także pewnie mało będzie do nagrywania, ale wam nagram może ten adapter, bo to się adapter mówi, gramofon, adapter i te płyty. To może to będzie jak taka ciekawostka, no to będzie wtedy na poniedziałek film, nie? No. Także dziękuję wam za uwagę, za to, że ten czas poświęciliście na oglądanie Gabrysi. Wiecie, rozumiecie. Także dziękuję wam serdecznie. No i zapraszam na następny vlog. A jak jesteście zadowoleni, to tam dajcie jakiś komentarz, bo bardzo lubię czytać wasze komentarze. Łapeczkę. A jak jeszcze nie subskrybujecie, abyście chcieli tak troszkę dłużej się u mnie zatrzymać, to zachęcam do zasubskrybowania. Nie robię tego ostatnio często, nie mówię tego w każdym vlogu, ale czasami warto przypomnieć, nie? No, to wszystkiego dobrego, miłej niedzieli, bajo, bajo i pa, pa, do jutra, pa! No, a tutaj jeszcze chlebusie, ten jest od Wiki, ale dziury nie ma. No, tylko tutaj troszeczkę wyrosło i pękło już. Ale nie ma dziury, bo sprawdzałam. No, a tu jest mój chleb. Jest gorący. O, tak wygląda. Taki tak wyrósł. Jest fajny, wyrośnięty. Pachnie jak takie ciasto. Już bym go jadła, no ale jest za gorący. Jest to mieszanka siemienia lnianego, babki jajowatej i co dałam? Mąki kokosowej. Oczywiście jeszcze też dałam tutaj żurawinę, pestki dyni, pestki słonecznika. Nie miałam dzisiaj tej, jak ona się nazywa, czarnuszki nie miałam, ale w środku jest jeszcze goździk mielony i cynamon. No, to chyba wszystko, co tam jest. No, oczywiście sól też jest, bez żadnego cukru i tak dalej. No i tak mi to wyrosło. No i będę znowu wcinała. Będzie dobre. A tutaj mam, muszę to przykryć teraz folią, dam to do lodówki. Wszystko z tego, z rosołu. Część mięska pójdzie potem, Wiki, nie Wiki, tylko Kropka będzie jutro miała. No a tamto to jutro do rosołku dodam. Do talerzy po prostu, nie? No, także żegnam się z wami, życząc miłej niedzieli.